polecę tutaj ogarnąć JCB-ka i ziemnioki. To są takie pomysły, kurde, co można by było pomyśleć, ale właśnie... Nie wiem, to też w ogóle przecież mieliśmy pomysł, nie wiem czy widzowie o tym słyszeli, ale mieliśmy pomysł przecież tych wjazdów na farmy, tak jak tu wujek ma, tylko że w realu, nie? W realu, no. Czyli, że po prostu jedziemy do jakiegoś widza, widz nam tam prezentuje swoje pola, co ma zasiane, jakieś tam, nie wiem, uznajmy statystyki z ostatniego, tak to nazwijmy, sezonu, gdzie po prostu, nie wiem, ile mu hektara wyszło, co miał i tak dalej, i tak dalej. I fajnie byłoby właśnie też w tej sytuacji mieć na przykład drona, bo jak na przykład wybralibyśmy się wspólnie gdzieś tam na pole, no to fajnie byłoby pokazać jednak też troszkę maszyn właśnie w drodze i właśnie troszkę też z powietrza. Ładne ujęcia by były, no. No, więc trzeba będzie o tym na pewno pomyśleć. Fajnie, fajnie by było. A tu patrzymy, zaproszenie warmińsko-mazurskie. O, i takie na pewno by się też pojawiły, no ale wiesz. I na początku wiadomo, byśmy brali te najbliższe propozycje od widzów. Ale z czasem można było pomyśleć również o tych właśnie dalszych. Jakiś pół Grek napisze, że ma plantację jakiś pomidorów. Podjedziemy. Pod Atenami. Pod Atenami, no. A gdzie? Zaproszenie będzie, to i się pojedzie kiedyś. Jakiś Johnny z Ameryki. Jakiś, no, albo taki, wiesz, albo z Teksasu głoś ma normalnie od ciula bydła. Mogło i by tak być, no ale nie, no pomysł jest generalnie bardzo fajny, tylko no trzeba się za jego realizację jak gdyby zabrać, a jednak jest to dosyć czasochłonne. No tak. Dobra, ja ci powiem tak o. Sprzedałeś wszystkie wełny, weź przyspiesz trochę czasu, bo jeszcze jedna wełna się zrobi, to ją wywiozę. No to ci przyspieszę, ale ja i tak tutaj będę robił jeszcze, o Jezu, tej krzonki. Łowce, wełna 79%, dobra. Łowieczki nasze trawki nie mają już od dawna, wiesz o tym? No, dlatego jest pta. Produkcyjność coś jakiego, 8-5%, nie? No to nie, to zwolni czas. To trzeba iść imprawę robić. Czekaj, bo strasznie wolno coś mi się tepa, ludziku. W sensie, że no. To ja biorę mapę i co? No i koszę. Naszą nową T8. A w ogóle ktoś widziałem, miał wielki ból dupska, za przeproszeniem, że to co mamy, ten ciągnik, to nie jest T8, tylko T9. Panie i kolego, specjalnie dla ciebie w tej chwili. Proszę bardzo. T8 to jest to. Pokaż i to mu. Jest te ósemeczka. Pokaż mu. Tyle, że to jest 320, to jest 435 Smart Tracks. A tu, to, proszę panie kolego, jest T9. Podstawowa różnica? Dwa koła. W sensie, że dwie osi na dwóch są koła. Tu są gąsienice na tylniej. I dodatkowo, no taki charakterystyczny, to też to, że T9 jest tak zwanym łamańcem. Dziękuję za uwagę. Świątek hashtag wyjaśnił. Hashtag wyjaśniłem go. No. Dobra, B, dobra, G. Ile my mamy tych paneli? 6? Dobra, G, V, B, nie. A sprawdzę. Tak, 6 będzie, no. Dobra, ja tutaj już koszę trawkę naszą. No ja właśnie z przyczepą, nie? Aha, ale nie, najpierw ten, grabiarkę. No dobra, no ale chcę przyczepy już podstawię od razu. No dobra, ale razy, mówię, to wiesz. Bo bez grabiarki to tutaj ciężko. Z zetorem jadę. Trochę mnie to zajmie, no ale no. No cóż, ja ci te ósemeczki nie oddam. Do rady. A ja nie chcę, to wiesz, jako sam na transport to może być, ważne, żeby to ciągnął. To. Bo tutaj trzeba będzie ze dwa pola zciąć. No łogonić. Moc to niech będzie na sianiu, kultywowaniu, orce i tak dalej, przekoszeniu, a transport to byle wyciągnął. 8 na godzinę. Gdzie? 31 miałem. O, to nie, to jest dobrze. To jest dobrze. Takie typa, no by się trochę tam 45-50 jechał, no ale no. Zetorek, to... A ładna maszyna. To lecisz tym malutkim? Ja wiem, że ma, to jest ten turbo chyba, nie? Nie wiem, właśnie. Jak mówisz, że busier byłby szybszy? A byłby, gdzie 30, on chyba mocniejszy. Nie mam pojęcia. Nie pamiętam już busiera, że tak powiem. Znaczy pamiętam go, że był, i tak dalej. Zetor Crystal 120-45 człowieku.
O kurde. O ile coś ktokolwiek mówi. Nie bardzo, ale no, ładnie robi wrażenie. Bo długi model jest. Długa nazwa modelu. Ta krystal na końcu, to chopie taki kryształ wręcz krystal bym powiedział. Krystal na końcu były cyfry gamoniu. No ale no, że było gdzieś tam pod koniec. No. Już od gamoni będzie wyzywał, kurde, taki kolega. Ja nie wiem, co z tym światem trawy. Się dzieje. Co? Mam jeszcze trochę trawy. Ja pamiętam, że to było wykoszone i właśnie się... Pamiętałem, że jest wykoszone i faktycznie nie zawiodłem się. Także zbieram. No to, no a bo tam ten, koło biegazowni. No tu gdzie jestem. No. No, dobrze, czyli dobrze pamiętam. No trochę tam było troszkę. Wyjechał. No jest jeszcze akurat na jedną tą będzie. Więc tam możesz pozbierać i no to ja ci za ten czas wezmę coś tam, jakiegoś JCB-ka czy coś i przywiozę tutaj i pozgrabię od razu. No dobra, to zgrabiaj. Tam tutaj to, co jest, jeszcze zbierę. Bo tutaj w sumie jeden raz, albo i ze dwa, albo i nawet kilka razy było już skoszone, więc tutaj no. Powinno być ładnie tej trawki. Bo tutaj zadanka przecież kilka razy wykonywaliśmy. Grubo powinno być, no bo kilka warstw jest, nie? Także, no powinno. No zobaczymy oczywiście, ale powinno. Masz rację. 52%, czy tu będzie jeszcze kolejne 48? Byłoby nice. Byłoby, ale czy będzie? To jest pytanie. Musi być. Jak nie, to będę po mijakach leciał. Dokładnie, dobra. Nie, no bez przesady, trochę tutaj tej trawy jest, kurde, no obrażę się jak nie... będzie, bo jeszcze jeden rządek jest. To jest co to z morza, jaka bogini wyłaniała się? Afrodyta, no. Kuźwa, z tej muszli. Wenus? Nie. Wenus chyba. Wenus? No. To tutaj trawa z trawy się wyłania, nie? No, okej. Okay. No, właśnie. Może być, nie wiem, no w każdym razie, jakaś tam Wenus bogini. Wenus chyba, no. No mi się kojarzy Wenus, ale... Przecież ale nie jestem pewien. Dobra. Nie jesteś? Co ty robiłeś na historii starożytnej? Tak. Tak. A jaki tak bóg grecki miał smoka? Smoka? Smoka. Jakiś rzyb wie, chopie. Ares? Ja w szkole to byłem, no... To drugi dzień. 3 tygodnie temu. No. Dobra, już 100% jest. Tak? No nie wiem, czy tam masz 100%. Ale to powinieneś wiedzieć. A bóg udanej podróży i handlowców, czy tam podróżników, grecki? A kurde, po szpamie. Po szpamie. Po szpamie trochę, no. No? A nie poszpanuje? Poszpanuje, no. No. Nie mam pojęcia, hopy. Hermes? Wiem, że był Zeus, o. O, Zeus, no. A w mitologii rzymskiej to ten Zeus to był kto? Nie wiem. Jowisz baranie, nie? Nie wiem. No, to ja nie pogadam z kolegą na te tematy. Hopy, dlatego jednak nie podjąłem się napisania matury z historii. No nie, ogólnie historię też nie ogarniam, ale starożytność to ja lubię. Ja starożytności nienawidziłem w szkole. Kuźwa, w każdej szkole starożytność, w podstawówce, w gimnazjum, w technikum. Dla mnie starożytność zarobista sprawa. Średniowiecze już się robią schodki, te wszystkie dynastie, te kurde... No to jeśli chodzi o historię Polski, dynastie, to wiadomo, ale nie, jakoś... Najlepszy dla mnie od zawsze i na zawsze to były tematy tutaj w okolicach II wojny, pierwszej i II wojny światowej. Właśnie, to mi najłatwiej, jak gdyby wchodziło. Ja się ale na starożytności, kurde. Ale wiadomo, też nie wiedziałbym tam nie wiadomo ile, ale jakoś tak najbardziej mi wchodziło. No spoko. Ale chyba już tą Górę Świętą i tak dalej, gdzie Zeus był, to wiesz, nie? Na O. Na O? No. Na końcu py. Olimp, o. Nie no, co jakieś tam prześwity wiadomo są, ale to nie jest na tyle, żeby nie wiadomo jak tam można było po prostu, wiesz. Wiem. Porozmawiać poważniej, tak to nazwijmy. No to. Ważne, dawaj. Że kojarzysz, że w ogóle taka historia była. No to być była. Dobra, ja już rozkładam, dobra, zgrabiarę. Ty możesz przyjechać tu jeszcze. No, jeszcze zaraz tutaj i ze jedną jeszcze zebrać. Tylko pytanie, czy tam ten, czy no.
Woluju, ale zarzuciło driftem. Czy... Znaczy nie, czekaj, się. Ja ci tym Zetorem to ja ci nie podjeżdżam, tam za długo to jest. Ja tutaj wywalę im te 21 ton, 300 kilo i najwyżej później im sobie tam do... To tam naszykuj, nie? A potem jak już będzie wolny jakiś właśnie JC Big albo T8 czy coś, to po prostu się tą szczepę, bo to 28... Znaczy jedna T8 na pewno jest wolna, ale nie wiem gdzie ona jest. To no nie, o 21 ton im w zupełności starczy za jakiś długi, długi czas. To weź to przyśpiesz, żeby tą jedną paletę było można jeszcze wywieźć. Nie, 200 więc mamy, to kurde. Ja to ja tam jeszcze jedną paletkę wywiozę. Czekaj, wzrost roślin jest. Nie, wyłączony. Dobra, gitara. Możesz ziemniaków, ale nie, bo ziemniaków... Weź zobacz, gdzie jest ta T8 zwykła. Czekaj, bo patrzę, czy wszystko bo się zmieści. Bo tam od ziemniaków, od krzyczepy z ziemniakami wziąłem JCBika, więc tam T8 było trzeba. T8 zwykła, to nie jest ta na gąsienicach, tylko na kołach, jo? Tak, zwykła na kołach, jo. No to jest, siewnik jest do niej przypięty. A co się robi, czy...? No sieje się, jak się go nawróci. Bo kurde, te pole... A co on tam siał? Gówniane pszenice. Aha, no 36-35. Jep. Dobra. Nie, że nic nie widać, czy to jest zasiane, czy nie, bo tylko te kiełki, takie reszki ten widać. No, będzie to, a co? Dobra, to ja tutaj jeszcze to zgrabię do końca. To pole w sumie obok, znaczy ta polanka obok, co jest, to nad 18 też jest niby zsiana chociaż raz. Ale to jeszcze do poprawy będzie. O, karetełka. No, jedzie, kurna, ostatnio. O, dobra, 100%. Dobra. Bardzo dużo ostatnio tych wszystkich, kurde, i karetek. Zaczyna i się, zwłaszcza na autostradzie, nie? Dużo ostatnio no, się dzieje. Poczują, kurde, fajną pogodę. I troszeczkę pedał gazu niżej pójdzie i co zrobisz, no? Cicho, no, niestety. Wyjo. A, czekaj, stój, czasie, głupi. A co ty robisz w ogóle? No, zgrabią ci. A, okej, okay, w sensie, że no ci, czy też nie ci, no, ale no zgrabią. Ale ogólnie, no, zgrabiasz. Grabisz sobie, mówisz? A, okay. Wysypałeś całą przyczepę tam? Jep. Weź się tepnij na pole, to ja JCBika odwiozę. Na farmę, w sensie. No. Ja ją odwiozę JCBikiem z grabiarkę, to od razu przyjadę. Ale widzicie jaki cheater? Jaki cheater, hopy. Ja tu ale po już prostu korzystam z tak zwanych opcji wbudowanych. Ja tu nic, żadnych wspomagaczy zewnętrznych nie mam. Nie, to jest typowe tam. To co daje grać się korzysta, po prostu cieszymy się grą, tak? Od A do Z, od A do Z. Dokładnie. Od A do Z chciałem powiedzieć, ja pierdzielę. Co? No dobra. Także easy. Bierę do JCBika na pole. Dobra. Osiadła wewnątrz, idziemy. Normalnie ten pick-up pali na dotyk, nie? Wiadomo. Hopie. Nówka sztuka nieśmigana. No ile on tam może mieć przebiegu? 15 tysięcy? Nawet nie. No co? Nie no, jakby tak policzył, ile my po farmie jeździliśmy nim, to nie wiem, czy by z 1000 wyszedł. No właśnie, gdzie 15 tysięcy. Jakby tak no, przeliczył tutaj normalną... znaczy jakby... Waluju. Jakby wprowadził normalne jednostki i tak to nazwijmy. Jakieś miary długości, no. To. Nie sądzę, żeby z 1000 wyszło. Bo 1000 to i tak za dużo jest. 1000 to byś kilka razy myślał mapę dookoła. No. No to kilka tam nie było transportów takich większych, ale to... Lucek no najwięcej nie. Chyba nim najeździł się jak my. Ubrudził go i zabaj, nie umył do dzisiaj. My go jeszcze ty zaprosimy, spokojnie, twoja rozczekrana. Nie, ale ten taki będzie brudny, że normalnie... Nie poznacie go, jakby go słomą... To będzie słomą. Smołą usmarował. No. Dobra, lecę, jeszcze uzbieram jedną tą i będziemy się żegnali pod łowieczkami. Zmieni tak kolor, jak normalnie, jak murzyn, który... Jaki on jest w ogóle szary, taki lekko, nie? No. Spoko. Dobra, to ja lecę po jedną pełną i pod owieczkami się żegnamy, kolego. Yep. Okej. Okay. Hello, it's me. Hello. Everybody sign... Nie wiem, nie znam tekstu, ale zawsze wymyślam coś. When we were younger and free. Tak.
Nie, ale tak. Jestem na nie, kolega jest na tak i koleżanka znowu jest na nie. Dwa razy nie, przepraszamy, nie przychodzi pan. Nie, nie udało się panu. Nie tym razem, nie tym razem. Być może za rok. Ale świątek, no. Być może za rok. Co ja muszę robić? Co ja w ogóle mogę robić? No muszę, to kurde, ty. Na wrócę się, tą sianie, nie? Tak, jestem za. No, co ja będę robił tutaj? Murza i ktoś inny, to ja tutaj czystą robotę odwalę. Się napiję, dobre bardzo. Wasze zdrowie, resztki orężady. Ale mi się skończył co prawda w kubeczku już kompocik, ale zaraz jak pójdę hopie na obiadek, 2 litry. Jak 2 się litry. Znowu wleje kompociku, no. To powiem to, to ci. To w ogóle będzie śpiewał. Powiem ci, że normalnie mucha nie usiądzie nawet obok. Nie ma takiej opcji. Ale na kompocie czy na kubku? Jak usiądzie? Na stole, koło. A, mucha nie siada. Nie siada. Tylko leży. Dokładnie, będzie zabita obok. W przykładzie. Dobra, czekaj, tych łomijaków. Sobie w ogóle kruki. A nie, nie, dobra, nie zbiorę tych łomijak. Chciałem zebrać łomijaki, ale ich nie zebiorę. Nie, nie zebiorę, Boże. Co? To jest katastrofę. Co, jakie katastrofy? No. Oni nie mają nic normalnie, co SN? Kto? Krowy. Łopanie, to mamy zadanie. No zobacz, ani słomy, ani nic. Nie, to mamy zadanie. Tak być nie mogę być, no. Na live. Alleluja. Na live będzie zadanie, ale na live, który dla was już był, ha, 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 jak was nie było, to straciliście. No, pamiętajcie, że co piątki o 15 mam normalnie dokładnie w hitboxie. A dodatkowo informacja jest taka, że nagrywaliśmy i nagrywamy to, co powinniście już wiedzieć teraz aktualnie. Odcinki, ile nam się podoba, czyli godzinę, półtorej, dwie, osiem. I to dzielimy na odcinki 20-minutowe, dlatego teraz już macie tak naprawdę kolejną środę. Albo inny dzień tygodnia. Bo nie wiem w sumie, jaki dzień tygodnia będzie. Ale, ale w każdym razie macie już nowy tydzień. Czyli ten live, o którym my mówimy, na którym będziemy robili żarełko, to, to, to dla was już się odbył. Dlatego warto być po prostu no, na live'ach. I na live, na kolejnym live. No, no, no nie wiadomo za ile dni, bo nie wiadomo, w który dzień wyjdzie LS, no kolego. Aha, aha, no, no, no. No, bo przecież my to robimy. Czemu plany, ja robimy sobie no, na no, każdy tydzień nowe. Jak gdyby. No, no. Dobra. A tu, to, dobra, okej. To, to wtepaj się kolega i ten. No. Tylko już tutaj biorę jeszcze przy tom. I ja wysypuję jeszcze łoweczką. Okej. Okay. Dobra, to gdzie mam okay się ten pojęty? No, do łowiecków. Oczywiście pracownik jest pełny. Bo dobra. Oczywiście. I... Byłem, a, wystarczy byłem, już przez 6 dni, a mamy jeszcze 85%, więc to, co tam mamy skoszone, to raczej już do końca serii nam wystarczy. A! No cytrus! No, a nie możesz się tepnąć do tyłu, buraku? Jestem, no właśnie typałem do tyłu i tak mi nie wychodziło to synchro, żeby dwa klawisze naraz pierdyknąć, nie? No, klikło mi się. Boże, z kim ja gram? Mogę sobie przez mapę, nie? Z kim ja gram? Boże, czy ty to widzisz? Boże, czy ty to widzisz? Dobra, w każdym razie dziękujemy wam bardzo serdecznie za nasze posiedzenie numer 1 w sumie w Elesie. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, o komentarzu i udostępnieniu i napisaniu, co sądzicie i tak. Jak coś, to w opisie są jeszcze reflinki. I tyle. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. W piątek oczywiście live. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pa, pa, na razie do kolejnego. Ale chciałem powiedzieć Essa, ale, ale to niewiele osób no to zrozumiało. Odmeldowujemy się. Tak jest. Do kolejnego. I do kolejnych. Cześć.